albo nie się w czasie Mistrzostw Świata Południowej Afryce, zostały tam przywiezione z Tajwanu i z Chin. Bo to ci ludzie robią największe pieniądze na tym. No więc pomyślałem, że napiszę o Saddamie, bo on takie ma przezwisko. I pracowałem z tym Saddamem, rozmawiałem z nim i pojechałem, żeby napisać korespondencję do gazety tego miasteczka Wentersdorp. W ogóle nie myślałem się Wentersdorpem zajmować. To było takie maleńkie miasteczko, jakich jest mnóstwo i w południowej Afryce, ale także w Polsce. Takie powiatowe miasto. Z aspiracjami, ale także z obawami, z rozczarowaniami, z jakimiś lękami, uprzedzeniami swoimi. A jedynym, co wyróżniało Wentersdorp z innych miast w południowej Afryce, był Eugene Terblanche, taki samozwańczy burski przywódca, który chciał wywołać wojnę domową, żeby rozbić RPA i reaktywować Burską Republikę Transwalu. I on tuż przed tymi mistrzostwami świata został zabity. I ja chciałem pojechać do tego Wentersdorpu po prostu, żeby napisać korespondencję tutaj mistrzostwa w Afryce, a co się ogląda w Wentersdorpie. Bo biali piłki nożne nie oglądali, bo to jest czarny sport. Z kolei czarni oglądali biali rugby. I tam po to pojechałem. I akurat trafiłem, była rozprawa sądowa zabójców Terblanche. Poszedłem z ciekawością do tego sądu i w tym sądzie wpadłem na pomysł wypalania traw, bo chciałem, żeby to była książka o południowej Afryce. O obawie przed zmianą, radykalną zmianą. Z jednej strony wszyscy tej zmiany pragną, bo stan dotychczasowy jest nie do zniesienia. Wszyscy mówią, że już dalej tak być nie może, ale żeby nie było, to trzeba to zmienić. No ale jak to zmienić? No to wszyscy czekamy, no to może pan burmistrz zacznie tą zmianę. No jest urzędową osobą, to poczekamy na pana burmistrza. A to nie na tym polega, bo zmiana musi się u nas zacząć. No to jest strasznie trudne, bo z jednej strony zmiany bardzo pragniemy, ale strasznie się boimy. Jesteśmy niewolnikami starych przyzwyczajeń, tych utartych ścieżek. I zrozumiałem wtedy, że Wentersdorp to jest takie miasteczko, które pozwoli mi opowiedzieć i o tej małomiasteczkowej południowej Afryce, o burach, którzy są najbardziej oszukanym narodem świata, bo na nich zrzucono całe odium za rasizm, za wszystko paskudne, co wprowadzili Anglicy, to spadło na burów. Dzisiaj apartheid znakomicie funkcjonuje w Izraelu, ale jak się powie słowo apartheid, to wciąż ma się przed oczami burów. A oni chcieli tylko swojej niepodległości i nie mogli zrozumieć, dlaczego Zachód na przykład nie tylko nie ma nic przeciwko, ale zachęca Chorwatów, żeby ogłosili niepodległość. Dlaczego Kosowo może mieć niepodległość? A czemu Burowie nie mogą mieć swojego państwa burskiego? Bo mieli. Czemu Zulusi nie mogą mieć państwa zuluskiego? Czemu Południowa Afryka ma być zjednoczona i cała? Choćby nawet ci, którzy ten kraj mają zamieszkiwać, nie mają ze sobą nic wspólnego poza nienawiścią albo obawą. No więc o tym myślałem, że to będzie okazja do napisania, ale także o takich małych miasteczkach, może jak Piekary Śląskie, ale na pewno takim, w którym ja się wychowałem, 10-tysięczne miasteczko na pograniczu Podlasia i Mazur. I właśnie to było, ja się czułem w tym Wentersdorpie jak właśnie u siebie w domu. Te same zachowania ludzi, te same obawy, prowincjonalizm. Nie broń Boże, żebym mówił o Piekarach Śląskich, że to jest prowincjonalizm, ja mówię o moim kolnie. I sobie pomyślałem, że to jest okazja, żeby powiedzieć o czymś więcej niż tylko o południowej Afryce. I dlatego zacząłem pisać to wypalanie traw, tylko i wyłącznie dlatego. No więc właśnie, to jest książka, która jest daleko więcej niż tylko reportażem z różnych względów. Również z tych, o których pan mówi, czyli z takiego względu uniwersalistycznego. Jakby jest taki gest uniwersalizmu w tej prozie, tak? To nie jest tylko opowieść o tej małej mieścinie, tylko to jest opowieść o świecie w ogóle. Postaci, które pan pokazuje, to są raczej figury, tak? To są figury pewnych zachowań, figury pewnych postaci. Sam pan zresztą opatruje całą opowieść klamrą, a to jest zupełnie kanoniczny gest literacki. Jakby, jak przeczytałem tę książkę, to zacząłem się zastanawiać nad tym, o czym sporo się w ostatnich latach, mam wrażenie, mówiło. Mianowicie, czy istnieje coś takiego jak reportaż czysty, niezmącony, reportaż, który nie jest literaturą? Ja nie wiem. Ja, mimo że jestem nazywany reporterem i bardzo chętnie daję się tak nazywać, uważam się w jakimś sensie za reportera, to tak na dobrą sprawę najbardziej uważam to, co powiedziałem Państwu na początku, że dla mnie reportaż jest osobistą ekspresją.
To jest moja opowieść. A czy moja opowieść będzie taka sama jak opowieść Mariusza Szczygła? Nie. Co nas łączy? Co łączy ten nasz reportaż? To, że jest to duże? Ja nie wiem, ja nie jestem teoretykiem, nie potrafię na tym rozprawiać. Dla mnie jest jedyna taka, nie wiem jakby to powiedzieć, kryterium, które ja dopuszczam, znaczy nie to, że dopuszczam, ale jest niezbędne w tym reportażu. Bo reportaż uważam za gatunek dziennikarski jednak, a dziennikarstwo to jest świat informacji. Tam, gdzie granica między prawdą a nieprawdą, między faktem a fikcją musi być wyraźna, bo inaczej to przestajemy informować. Żeśmy rozmawiali w samochodzie, z jednej strony zastanawiamy się, czy nie pozwolić reporterowi na odrobinę fantazji, jeżeli ta fantazja pomogłaby plastycznie narysować jakiś obraz. Ale jeżeli, ja jestem okej, nie mam nic przeciwko, ale jeżeli Państwo przyznacie taki przywilej reporterowi, piszącego reportaże, to musicie ten sam przywilej przyznać też Panu, który zapowiada pogodę. I on Państwu powie, że jutro będzie 25 stopni w cieniu, ciepła. Środek zimy, bzdura totalna, ale on ma prawo do tego, żeby to powiedzieć, bo Państwo wcześniej takie prawo przyznaliście innemu dziennikarzowi. Bo nie ma lepszych i gorszych dziennikarzy. I w tym dziennikarstwie to taka dosyć prosta sprawa, uważam. Albo tak, albo siak. Z książkami już jest na pewno inaczej, ale ten reportaż dla mnie jest taką osobistą opowieścią. Drugą zasadą, którą uważam i której się pilnuję, to jest też związana z tą pierwszą, że nie udawać, że reporter czy autor w książce nie może, no nie ma prawa udawać czy starać się oszukiwać czytelnika, że widział coś, był świadkiem czegoś, czego świadkiem nie był. Ja w wypalaniu traw z paru powodów zdecydowałem się na taką formę, która z reportażem pewnie nie ma nic wspólnego, jeżeli wiemy, co to jest reportaż. Ja to zrobiłem świadomie, bo dla mnie nie chodziło o to, żeby napisać reportaż. Ja wiedziałem, że będę się musiał, że jeżeli sięgnę po reportaż, a może ten mój warsztat reporterski był za ubogi, ale jeżeli bym sięgnął po ten swój ubogi warsztat reporterski, to wiele opowieści straciłoby na wymowie, na znaczeniu. A ja sobie pomyślałem, że ta książka jest zbudowana jakby z opowiadań, z opowieści, które są rekonstrukcją rzeczy, o których mi opowiedziałem. Ja mógłbym na przykład prowadzić tak, jak to, nie wiem, może w tym klasycznym reportażu, że mój bohater opowiada mi, że tego dnia poszedłem na te, tam wzgórze, widziałem to i to. Ja postanowiłem to zrobić inaczej, że napisać, że tego dnia Raymond Bortman, ale przecież nie pisze, że ja widzę tego Raymonda, nie jestem z nim. Nie jestem, jak uwalniają Mandele, nie jestem, jak Burowie przegrywają wojnę z Anglikami. Staram się przy pisaniu swoich książek, żeby próbować w każdą z nich zmieniać także w formie, żeby one nie były monotonne. Zresztą każda opowieść ma swoją lepszą formę, tak jak słuchamy rozmaitej muzyki, kiedy jesteśmy w innym nastroju. Dlatego się na to zdecydowałem. To, czy jest to kanon reportażu, czy nie jest, było dla mnie kompletnie drugorzędne. Chciałem tylko, żeby... Znaczy też nawet zastanawiam się, bo to jest też debata wielka, o którym Pan mówi, gdzie stawiać te książki. No u nas to można jeszcze, nie wiem, autorzy polscy, obcojęzyczni, jakieś tam... Na Zachodzie, czy szczególnie w Stanach, no mają niemalże obsesję, mają półkę fiction i non-fiction. Gdzieś książkę trzeba postawić. No i gdzie ją teraz stawiać? To jest problem, prawda? Bo ja, ta książka akurat bym nie miał żadnych obaw, że ją stawiać na non-fiction. Bo może ona nie w sposób reporterski, ale opowiada prawdziwą historię o prawdziwych ludziach, których nawet nazwiska zachowałem poza jedną osobą, która zażyczyła sobie zmiany nazwiska. Ale moją poprzednią książkę, Nocni Wędrowcy, napisałem tworząc fikcyjne postacie bohaterów. No to gdzie ją teraz postawić? Na non-fiction? Opowiada prawdziwe historie, bo poza tymi bohaterami reszta jest wszystko prawda. No ale oni są fikcyjni. To co, non-fiction czy non-fiction? Ja nie wiem. To nie jest jakby mój problem. Chętnie zwalam to na księgarzy, na teoretyków dziennikarstwa czy literatury. Moją troską największą jest to, żeby te książki były do czytania, żeby je się ciekawie czytało, żeby zostawiały może jakiś, nie wiem, niedosyt niż przesyt i żeby ci, którzy kupują te książki, nie mieli fałszywego obrazu tego, co ja robiłem.
mówiąc kolokwialnie, staram się nie ściemniać w swoich książkach, że widziałem rzeczy, których nie widziałem. Zresztą byłem świadkiem tylu tych rzeczy, że może i potrzeby takiej na razie nie mam. Kto wie, co będzie za jakiś tam czas, kiedy już mi się ten bagaż doświadczeń wyczerpie, może wtedy zacznę ubarwiać, ale myślę, że wtedy się przyznam, bo może dorosnę do tego, że na przykład potrafię napisać powieść. Bardzo byłbym dumny. Właśnie problem polega na tym, bo ja to pytanie zadaję wyłącznie z urzędu, jakby, żeby zadośćuczynić debacie, która gdzieś się toczyła, bo z mojego punktu widzenia nie ma absolutnie innego kryterium, jeśli idzie o czytanie jakichkolwiek tekstów, jak kryterium, które mówi, czy to jest tekst dobry, czy to jest tekst zły. Oczywiście wypalanie teatr w moim przekonaniu jest tekstem wyśmienitym. Ja, gdybym miał stawiać, stawiam na półkę fiction, ale zostawiam ten wątek a to też jest coś nieco na boku. To mi się wydaje, że to jest też związane z tym całym konfliktem dziennikarstwo i literatura w Polsce, bo z jednej strony mówimy i szczycimy się, że istnieje coś takiego, co nazywamy polską szkołą reportażu, ale cała literackość tego reportażu